Zaczynamy siew cebuli. Pierwsze co, uprawiamy pole. Wstępnie jest tutaj przejechane po orce. Teraz przejeżdżamy talerzówką. Tutaj mamy nasz zestaw. Jest to talerzówka z naszym ursusem. Przeprawiamy to dwa razy. Potem aplikujemy szczep bakterii plus kwasy humusowe. Jeszcze raz po aplikacji przejeżdżamy na około 5 cm, by doprawić to, wymieszać bakterie z glebą i wtedy zaczynamy siew. O siewie więcej, o odmianach jakie siejemy więcej opowiemy, jak będziemy siać. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Że bakter plant nie rozpuszcza się dobrze. Jak zaraz zobaczymy na rozwadniaczu, jest bardzo ładnie rozwodniony. Wystarczy troszkę ciepłej wody, na chwilę go odstawić i ładnie. Jak i bakter plant, tak samo Fumia agra jest bardzo ładnie rozpuszczona. Without giving a warning, I'ma leave without giving a, giving a. But every time we say goodbye. Pole jest uprawione, podane są bakterie, biologia, do tego kwas humusowy. Teraz będziemy na około 5 cm mieszać tą ziemię i będziemy siać. Dzisiaj z racji tego wiatru nie zabezpieczymy plantacji to glebowo. Zrobimy to jutro. Bakterie podawaliśmy opryskiwaczem, lecz na dyszach grubo kroplistych, antyznoszeniowych. We all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. Zaczynamy siew cebuli. Mamy przygotowany tutaj siewnik nasz Maxtomatic Weremczuka. Siejemy cebulę. Celujemy w 800 na hektar. Będziemy siać trochę czerwonej cebuli. Resztę będziemy siać białej. Dużo tego nie będziemy siać. Mamy dwie paczki do wysiania, jakieś 500 tysięcy nasion. Hektara z tego nie będzie, może pół hektara wyjdzie, zobaczymy. Siewnik mamy przygotowany, ziemia jest uprawiona. Tu pokażę wam talerzówkę Dexfala z naszą 60. Na uprawioną glebę dawaliśmy bakterie, bakter planta plus Humi agre, by ta ziemia była wzbogacona o szczepy bakterii. Tutaj pokażę jeszcze wam cebulę. Są to cebule testowe, biała, krokiet, Zetlander. Czerwona, na pewno nie będzie cała czerwona wysiana, będą około 3 paski, reszta białej. Jeśli braknie, wtedy dosiejemy też tej czerwonej. Tutaj możecie zauważyć, już doposażyliśmy 30 w lampy. Tak jak mówię, siejemy na 3 podwójne redlice. Dlaczego na 3? Dla nas jest lepiej. Ta cebula nie jest wtedy narażona na grzyby tak bardzo. U nas jest wypraktykowane, że siejemy na 3. Buraczka siejemy na 2 rządki, dlatego by zbierać je kombajnem, naszym borkiem. Na pewno dogramy także jutro, gdy będzie jutro bądź pojutrze, gdy wiatr przestanie, będziemy stosować ośrodek doglebowy. Jaki to jeszcze wam powiem, co i jak będzie. Tutaj musimy się skontaktować z naszym doradcą Jakubem, którego serdecznie pozdrawiamy. Jakub telefonicznie doradza nam nasze, jak mamy postępować z różnymi środkami, co bardzo też polecamy. To już nasz drugi rok korzystania z jego usług. Do strzału, tak jak kiedyś mówiłem, środki są dobierane
Nie są to duże dawki, są to mikrodawki, dlatego też mamy warzywa bardzo smaczne, bez pozostałości. Zabieramy się do siewu. Wytniesz tam to. No i... Replay. Dobra, jeszcze raz.